Dzięki sponsorowi dzisiejszego filmu przez najbliższy miesiąc nie będę musiał żreć trocin. Także zapraszam was na owskins.com, gdzie z kodem diabeł dostaniecie 10% więcej przy pierwszej wpłacie. A teraz zapraszam do odcinka. Umamli! No dobra. O, szybki dump. Downland, okej. Okay. Zara będzie paczone. Downland, uuu, kabelki, dobrze, dobrze. Okej, okay. Ja zwołałem, bo generalnie to poszedłem sobie do security, no to i tam pograł. Kamery były. Ale sobie pograłem. I generalnie widziałem, jak Efron na kamerach zabija Blaszkę. No dobra, no to po prostu... Ale kamery są... Efron, coś na obronę? Coś na obronę? Nie będę się z kamerami dla debili kusił, nie? Dobra. Wszystko było ustawione. Słuchajcie, ja też widziałem na drugim monitorze, mamy streamy, więc jak ktoś coś widzi, to mam monitor po prostu na wszystko. Policyjna prowokacja. Też głosuję na siebie. Gówno kamery. Gramy na drugiej mapie. No ja też głosuję na siebie, bo taki jazgot, że nie wiem, kogo tu obwiniacie. Ale jakby co, to diabeł wydawał się dosyć legitny, bo robił zadanie, no. Patrzcie, widzicie to? Bibaldi rzep do dupy się przyczepił. Żeb do pupy się przyczepił. Okej. Dobra. No dobra, będzie teraz... Wiecie co będzie? Patrzcie, skończy się runda i Bloody powie tak. No, sprawdzałem diabeła i nagle światło zgasło. Słuchajcie, nagle światło zgasło. Jak diabeł robił questa, to z dziwnego powodu zgasło światło. Także według mnie teraz jest podejrzane i stawiałbym go jako drugiego traitora. Co? Może zdążę to być. O, dobra, ktoś kliknął. Hej, znowu ja. Hej. Cześć, jak czapka. Hej. Widziałem na kamerę. Nie na kamerach. Jezu, ale zamknij dupę. Oho. O. Dobrze, nie obrażamy. Dobra. Ktoś nie, spokojnie. Ja po prostu biegłem sobie zadanie robić i zobaczyłem, miałem generalnie Awora 5 sekund wcześniej, no może z 10. No. I on sobie poszedł w dół, ja poszedłem zrobić zadanie tam w Navigate, gdzie musiałem sobie stateczkiem poruszyć 4 razy. I potem idę w dół i ja nie żyję. Dobra, i widziałem tylko diabeła. Tylko. To na pewno nie, to nie diabeł, jest Zacha. Diabeł potwierdzam, że jest czysty, bo sprawdzałem, strzelał z do meteorytu. Tak, diabeł jest czysty. Diabeł jest czysty. Ja natomiast Zacha się dziwnie zachowywał. Właśnie... Zacha, jakie zadania robiłeś? Blacha, po prawej stronie bardzo dobrze wiesz w elektrycznym, że są te kółka i widziałeś, jak się ruszyło. Po lewej stronie, a nie chyba... Po prawej są, po prawej. Po prawej od w elektrycznym, o to ci chodzi. No jest. Dobra, no. Więc dziwi mnie to, że mnie podejrzewasz. Nie, no, bo dziwnie... Nie, bo to faktycznie robiłeś, ale miałem wrażenie, że czekasz, jak się po prostu Total Task załaduje i odejdziesz taktycznie. Tak to wyglądało trochę? Rozumiem. Spodem. I po prostu podejrzenie to wyglądało. Znaczy, tak. Dobrodziej, kto był obok nas na dole? Jawor był. No bo ktoś obok nas stał, jak my robiliśmy heksagony, to ktoś stał obok nas i nie robił nic. No, ale Zacha jest czysty, ponieważ on teraz go spotkałem po drugiej stronie mapy, właśnie tam, gdzie był ten, jak się nazywa to? No tam, gdzie ręce trzeba trzymać właśnie, żeby... Znaczy nie wiem, to. Jak generalnie... miałeś zadanie, jeszcze powiedz? Wyrzucenie śmieci, no i tyle zrobiłem, poszukałem osoby, dzięki której będę mógł sobie łazić, żeby było też, że dobra, jestem czysty. Dobra, Jankliki zadecydował, Zacha jest czysty, możemy skipać. To co, jakieś podejrzenia, czy nikt nic? Dajecie na mnie, naprawdę? Nie. No serio, chłopak? No dobra, no. Okay. Nie no, skipujemy przecież, ziomuś, spokojnie.
No. Spokojnie. Może jakieś pranka zrobiłem widzowie? Aha! Zamyślę. No to może być. Nazwijmy to jest Zaha. Blady oczywiście patrzy. Papa! Blady, tutaj diabł robi znowu questa. A ten blady jest czysty, bo mnie walną na 100%. Nie wychodź tam, schowaj się! Ciekawy jestem, czy to nie jest Miki, by stał tak dziwnie z tyłu za tym Nexe? I czekał, aż przejdziemy sobie dalej? Zaha i Yoshi byli solo tutaj, a... Imo to będzie Miki? What? Dobra, witam. Witam cię. Ponownie ja. Widziałem ciało. Uciekałem ciało przed Zachą. I obok mnie był Yoshi, który no jeszcze Yoshi. Co ciekawe nie byłem w stanie. I mój Yoshi, co? Vote Yoshi. Jak to uciekałeś było... od Zachą, jak Zacha teraz był ze mną? Teraz migałem z Vote dole. Yoshi. Ja chciałbym, nie, poczekajcie. No, sorry, poczekajcie. Czekaj chwilę, no stary, no dobra, nie, niech się wybroni, to prawda. Niech ma słowo Yoshi. Sorry, generalnie było wezwanie, co nie? Żeby tam naprawić. I serio, w sensie widziałem, że ktoś za mną zapieprza, dosłownie myślałem, że to Zaha był. Bo niebieski kolorek. To może ja mogę ja wytłumaczyć, dlaczego jestem pewien, że to jest nie Yoshi? Nie mogłem drzwi otworzyć. Jestem pewien, że był to Yoshi, ponieważ ciało było na korytarzu, a Yoshi nie mógł wyjść z innej strony i nie mógł tego ciała nie zauważyć, ponieważ drzwi, stary, ktoś zamknął drzwi od strange'a. Stary, uciekałem, ktoś mi na ogonie siedział. Nie wiem, że mi na ogonie siedział. Ktoś siedział ci na ogonie, Yoshi, powinieneś widzieć, no. Jeśli ktoś siedział. Stary, mówię, z tyłu, no. miałem na samym koniuszku monitora, niebieskie nóżki widziałem. Niebieskie, to w którym miejscu, w którym miejscu, w którym miejscu? Ja cały czas na dole mapy, niemożliwe, bo Zaha na niebieskie. Zaha teraz był zamknięty. Zacznijmy od tego, że nóżki nigdy nie są niebieskie, bo każdy ma skina na dupie. Plus jeszcze, chciałbym plus. Ale halo, no ale no generalnie jak sobie jeansy założysz na nóżki, no to też masz niebieskie na przykład. No dobra, już jakby, okej, tutaj mamy, jeśli chodzi o te argumenty, natomiast ja chciałbym jeszcze jedną rzecz. Ja chciałbym jeszcze jedną rzecz, która mi tutaj ku Yoshiemu się skłania, to jest to, że jak szliśmy naprawiać reaktor, to Yoshi się schował do security po to, żeby stamtąd wybiec, żeby było widać, że on faktycznie biegnie. Dobra, ten reaktor ja naprawiać, zamiast wziąć i ten reaktor od razu naprawić. Chociaż jeśli byłby czysty, to byłoby bardzo podejrzane, to ja nie chcę też rzucać fałszywych tutaj. Ja chcę powiedzieć tak, zaufajcie mi, to musi być Yoshi na 100%, jeżeli to nie będzie Yoshi, ja wam mogę pokazać jeszcze medle. Ja podejrzewałem tylko jak Mikiego, poczekajcie, zanim jeszcze ostatni głos pójdzie. Podejrzewałem jak Mikiego przez to, że ty Nexe robiłeś na dole questa, ja z Bloodym sprawdziliśmy się po prawej stronie, więc na pewno wiem, że to nie jest Bloody. I ty jak robiłeś questa, Miki se stał obok ciebie. Tak, stałem obok ciebie, tak, bo widziałem, dziwnie, że a z drugiej strony był Yoshi i Zaha, albo Dobrodziej, kto był po lewej stronie przy kamerach? No właśnie ja, Zaha i Dobrodziej, tylko ja byłem zamknięty obok pokoju. Chociaż nie, no w sumie nie miałeś jak walnąć gościa, gdyby na górze jeżeli, był znaleziony. Jeżeli, chłopaki, jeszcze jedna rzecz, macie jeden głos, to szybko to jeszcze tylko powiem. Jeżeli jesteście pewni... Mogę skipować już, co? Jeżeli jesteście pewni, że Bloody i Diabeł są czyści, Zaha też jest czysty, Miki też mógł mnie zabić, nie zrobił tego, to musi być Yoshi. No dobra. Na 100%, no, jestem przekonany. No, mogę się zabić. No i pięknie! Ajajaj! O, ładnie! Ale ora! Panika gaming poleciała. Solid! Nexe Solid! Nexe, powiem ci, nie wiedziałem jak drzwi otworzyć. Najlepsza kierka... Co mówisz? Nie wiedziałem jak drzwi otworzyć, stary. Zupełnie nie wiedziałem jak stary, drzwi otworzyć. Stary, zamknąłeś te drzwi, a zablokowałeś sobie jeszcze przejście ciałem, więc tak. Nie było opcji, żeby... Wiem. Ale to była chyba najlepsza kierka jako... Namięciutko rozegrani, namięciutko. No jak Miki najlepsza, bo przeżyłeś do końca. Alien jesteś? No nie. Tak, jestem. Dobra, to okay. Już dołączę. Alien dołączy się. Jakiś nowy kod, nie? Trzymajcie się, cześć. Trzymaj się, Blaszek. Pa, pa.
Blaszka! Ej, nowa... nowa... nie. Nie, okay. Nie, czekamy na ludzi. Dobra, okay. Wszyscy są? Jest, jest. Si. Co Blaszka tam, pelikany, dlaczego nikt nie wbił? Nie ma. O, dlaczego nikt nie wbił na kodzik zlikowany? LOL, diabeł, debilu, zlikowałeś kod! Pytajcie dalej, pelikany. Dziękuję ci ślicznie. Ktoś już na kamerach siedzi? Witam, witam! Pozdrawiam was! Znowu to. Widziałem, jak Yoshi Majo zabija kogoś na kamerach. Ej, zauważyliście, że Yoshi jest bardzo często zdrajcą? Masakra. A zauważyliście, że jak Yoshi jest zdrajcą, to runda trwa 3 minuty? Ja jak tak wygrafisz na kamery? Znalazłem Jawora. Ewron, czemu ty w każdym grze masz problem do tego, że ktoś wykorzystuje mechanikę gry? Weź mi to wytłumacz. No wiem, no ale denerwujesz, no! Ej, no dobra, ja tak samo zębkami była! Moja stara! Kurde, moja stara! Dobra, proszę. Halo, się bo Alien coś mówił, no był jakiś... Mówię, że znalazłem Jawora na lewo od kafeterii zaraz, jak się w lewo skręcę. Wydaje mi się, że to może być dobrodziej, ponieważ ja z diabełem... chyba z kimś jeszcze biegliśmy i do właśnie tych skanowania rąk i dobrodziej skręcił sobie. Co? Dobrodziej nie, nigdy nie jest zdrajcą. Znaczy już się tak zagłosowaliśmy. Takie są zasady, jakie ustalone są. Znaczy, wytłumacz mi jedną rzecz. Czy ty nie widzisz tych kamer? Stary, to był moment. Zobaczyłem Jawora, który stoi sobie w ruchu i odbiegł od reszty. A to szybko, pyk. Już? Światło? What the hell? Szybko. Szybko, szybko. No w sumie to nie ma sensu tam iść, ktoś naprawi te lighty. Wylejmy to po prostu. Kabelki se poruchmy. Myślę, że też to raczej nie będzie jakichś dużych zarzutów dla mnie robić, że... sobie siedzę poza jakby rozgryweczką i se łączę kabeleczki. Za spokojnie możemy się trzymać, tam cię się mordują, jak będziemy kogoś widzieć, to będziemy się trzymać z tyłu. Taką taktykę mamy na tą rundę. Nie chodzimy, nie sprawdzamy, robimy kuściory. Szczególnie, że teraz morderca jest jeden. To będzie długo trwało, zanim on wybije kogokolwiek, więc możemy zrobić to questami, chyba że odwali jakąś głupotę i go walnie. Chociaż jeżeli jest dobrodziej, to myślę, że przemyśli to 10 razy, zanim kogoś walnie. Ewentualnie będzie za każdym razem włączał questa, więc okej. Okay. Już jakiś śmierdzi na kamerach stoi, więc koks. Cyk. Cyk, cyk, cyk. No i w sumie, żeby było śmiesznie, to ja mam praktycznie wszystkie questy skończone, a reszta stoi gdzieś w dupiu. Z questami. Unlucky. Unlucky. Task completed. A, znaczy trochę jeszcze mam tych questów zrobienia. Ale alibi się buduje w tym momencie na kamerach. Jeżeli ktoś patrzy na kamerę, stanie, że to jest Nexe, to będzie widział, o, ja widziałem, jak diabeł sobie chodzi i robi questy. Cyk. Dumb dish. Czy zostawmy sobie, bo tutaj śmieci widać ewentualnie, żeby sobie alibi wyrobić. Chodźcie, pokażę wam śmieci, ha, ha, ha. Metagaming, uskuteczniane, nasze ulubione piki. Z nich tak będzie. Spoko. Boże, ale mam zschnięte gardło. Lower engine, Cox. Co tu mamy? Kabelki? Nie, to jest coś innego. Kształek. Tu są kabelki. Thank you.
bram. Elegancko. Medbay. Mamy dwie rzeczy, które mogą nas uratować. Okej. Okay. Okej. Okay. Patrzcie. Zrobimy tak. Śmieci lecą teraz. I na tą rundę przyczepiamy się do kogoś. Mamy tylko medbaya zostawionego. Jest milion tasków do zrobienia, w tym momencie jesteśmy czyści. Jeżeli przeżyjemy rundę, ktoś nas będzie chciał zakapować, to totalnie w dupie z tym. Mamy to totalnie gdzieś, trzymamy się z boku, żeby przeżyć. Ktoś to kliknie na dole, czy... Przegraliśmy grę. GG. Kurde... Jest! Czy ktoś spadł na dole? Aż tak? Alien, alien, słuchaj... Alien, coś ty zrobił? Chyba, a ktoś wyłączył w ogóle ten tlen? Nie, na czym jest jeden, na górze alien. Wyłączyliśmy, ja wyłączyłem jeden tlen. Alien, ja bym ci chciał powiedzieć, miałem największy stres w życiu. Wszyscy się, nie zdążyłem dobiec. Wszyscy się skanowali i w ostatniej sekundzie odpaliłem O2, żeby wszyscy polecieli. Okej, okay, nice. Ja... Ale wygraliśmy przez to, że tlenu nikt nie włączył, tylko tak. Ja wyłączyłem dla was jeden tlen. Ale kto żył? Kto nie był na dole? Ja byłem na górze. Ja biegłem na dół i mnie alien zabił. Ej, ale to przecież alien, który był zabójcą, wyłączył tlen, bo nie daliście rad jednego. Nie, ja nie wyłączyłem tlenu, to akurat trafił. Okay. Dobra, go next, no nie ma co rozdrabiać. A nie, inaczej. Ja faktycznie ty pisałeś kod, no? Ja włączałem, tak, włączałem. Ale nie, no to z gałgaństwem zrobiliśmy. Ja już byłem przy tym tlenie, ale nie zdążyłem go wyłączyć. Ja zrobiłem i z alienem byliśmy na górze, a nikogo nie było na dole. Nie, no to gałgańsko straszne. No ja jak biegłem na dół, to mi alien zabił. Kurczę, ale ej, no a zabiłem jedną osobę tak, że nigdy w życiu byście ciała nie znaleźli. Musielibyście się ogarnąć tylko... Mnie tak zabiłeś, nie? A gdzie jednej osoby chyba nie ma? No. A to już nieważne gdzie. Nieważne. Ale szczerze, będąc duchem, nie mogłem się znaleźć przez jakieś 2 minuty, 3 nawet. A gdzie cię zabił, Nexia, tak z ciekawości? Mam mówić, czy nie? Możesz powiedzieć. Bo nie, w sensie zostałem zabity tam na prawym górnym rogu, znaczy prawym rogu po prostu, nie górnym, tam gdzie jest ten ster cały i trzeba tam skierować i generalnie byłem za krzesłem, jak mnie zabijał i po prostu to krzesło zamaskowało całe moje ciało. Ale pojawiłoby się ten powiadomienie. No report tak, ale czy byś się zorientował, to już inna kwestia. Maj. Dąby dis śmieci. Jeszcze jedna śmieci. Chyba potrójne są śmieci, nie? Dobra, jest sprawdzanko. What? Witam, ja zgłaszam. Dobry. Ja zgłaszam, dzień dobry. Witam. Pomijając to, że są dwie osoby martwe, to znalazłem Young Mickey'ego w medbayu, który... No tam był martwy, więc nie wiem kto tam wbiegał, wybiegał, ale generalnie no, nie, w medbayu jestem po prawej stronie mapy. Właśnie chcę powiedzieć. Evron, Alien, jeszcze jedna osoba byli na meteorytach po prawej stronie mapy. Ja poszedłem razem do... Alien, jeszcze jedna osoba, okej? Okay? Ja byłem w administracyjnym przed chwilą. No to ja cię zahaminowałem, ja poszedłem w dół, ty poszedłeś do adminowego. No pamiętam to. Robię meteoryty. Na swoje usprawiedliwienie. Ja robię meteoryty. Jawor. No dobra, to mamy czwórkę, która jest niewinna. Właśnie na swoje usprawiedliwienie chciałem tylko powiedzieć, że włączył ktoś alarm w momencie, czy tam właśnie to zebranie w momencie, kiedy miałem ostatni meteoryt do zestrzelenia. Ja tak samo, no. Ja a ciekawa samo. Sprawa a jest, bloody. Bo jest jedna osoba, która drzery ja co każdą dobrze, rundę. Dobrze, no po prostu czekałem jak skończycie. No. Tak, nigdy nie czekałem. No to jest lata, co panowie. Co to w ogóle za ocenianie? Co to za ocenianie? Czemu mnie skazujecie tak z Marty? A czemu wszyscy mnie skazują z Marty? Dobra, skipuj. No nie, skipuj. Skipuj, już nie udawał. Ale to było bez sensu, naprawdę, wiecie co? Wiecie co, naprawdę? No i to było przykre. Ale prawdziwe! To zawsze jak mańcia, to jest to samo, za każdym razem. A potem dlaczego mnie zakazujesz?
Dobra, ja wiem, że oni nie są, no. Alien Evron za... Alien Evron... i ten... I Javor są niewinni na 100%, nie? Bloody leży, Dobrozinekse. Teraz ktoś zostanie wyeliminowany na 100%. Mam nadzieję, że albo Nexe, albo Dobrozi, bo wtedy się... Jak wszystko wyrówna... Będzie pewne. Nexe idzie. Okej, okay, no robimy niby questa na górze? Będzie pamiętał, jak questa robi zanim dobieg do reaktora. Czy ktoś to może kliknąć, czy... Ja pierdolę, zostały 3 sekundy. Zacha. Dwie... Nie, nie, stop! Jakie Zacha? 100%, że to jest Nexe. 100%, że to jest Nexe. Bo ja widziałem, stał na trupie. On stał na trupie i wtedy jakby przybiegł. Nie, to ja, dwie sekundy. Jakby ktoś tu nie przybiegł, to bym miał koniec gry. Kurde! Ty sam sobie powiedziałeś, że trzeba w stanie się wybronić. Co no ale ja już nie no, wiem, jak to wyjdzie. Mam wrażenie, że czasami zbyt wcześnie się zdradzacie. No, wariak, to wariak, przepraszam. No, czasami no, no. Zbyt wcześnie się ale zdradzacie. Ale sklaczowałem. Ładnie. Kurde, dwie no, sekundy. Nice, chłopaki, dwie sekundy i bym tego, i bym to miał. Nexe, psarga, no, ukręciłeś mi łeb. Ja jeszcze byś się wybronił z tego Nexe, ja już nie miałem jak się wybronić. Wiesz co, Bladi? Ja nie myślałem o tym totalnie, nie myślałem o tym totalnie, tak szczerze. Po prostu myślałem, że to się uda, no ale wiesz, bo generalnie ja tą taktykę zobaczyłem, że mogę to zrobić w momencie, kiedy tylko Zacha pobiegłem do reaktora. I w tamtym momencie wiedziałem, że... Znaczy wiedziałem. W tamtym momencie byłem plus minus pewny, że jeżeli znowu się tak stanie, no to wygrywam. A to jest dobry atem, to jest mega dobry atem. No ale niestety nie siadło. Dobra, goś, czekamy. Go. 10 na 10 ma być ludzi. Dobra, 10 na 10 to jest gierka no. Z wami, koledzy. 1 z 10. No go. Otóż nie. What? Otóż nie. O kurde. Bloody musi drzeć ryja, bo inaczej będzie przypał, widzowie. Już jest śmierdziel Nexa na kamerach, widzowie. I wiecie, co zrobimy? Zaraz wam pokażę. Zrobimy coś takiego. Szybkie walnięcie. Tylko musimy się oczyścić. Najlepiej, żeby nikt nas nie widział. Musimy wejść, walnąć typa na kamerach. Zobaczcie, co zrobię. Pa, 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 pa. Już się mają, okej. Okay. Dobra, słuchajcie, no jest według mnie taka piłka. Dobra, żeby nie było, byłem na elektryce! Nie, jest sytuacja taka. Ja myślę, że to jest taktyka, powinniśmy go wywalić. No. Nie, ja mogę tutaj od siebie dodać, że Javor jest raczej czysty. Ja dla mnie Dobrozi sobie, jest czysty. Robiłem kabelki. Dla mnie Alien jest czysty. najpierw robiłem na dole, później robiłem w adminie, poszedłem na górze, też są kabelki, w kafeterii po lewej stronie. Później poszedłem na lewą stronę. Byłem. Byłem na początku gry, nawet widziałem cię za ścianki, gościu. Jak robiłem kabelki na dole, ty robiłeś na górze. Ja byłem przy tobie, jak znalazłeś. Przeszedłem przez górny reaktor, minąłem tylko Yoshimayoshi. Po czym wszedłem do... Dobra. Po czym wszedłem, słuchajcie, po czym wszedłem na kamery i widzę martwego gościa. Możecie mnie przeskanować, serio. W sensie, ja generalnie miałem misję, gdzie musiałem takie dwa wahadła wyprostować i miałem jedno na górze, jedno na dole najpierw, później na górze. Zobaczyłem diabeła, który przebiegł przeze mnie, więc no myślałem, że generalnie chce mnie uwalić, więc pobiegłem za nim, bo się poczułem niebezpiecznie i nawet nie widziałem tych zwłok, bo wleciał od razu do pokoju i zgłosił, nie, więc no. Ale Yoshi tam się kręcił, tak? On był tam. No był na górze, w górnym, no, ja lewym ja reaktorze. Minąłem go tam byłem. Ale widziałeś, że szedł z tamtej strony? Że no wychodził z dołu, no z dołu. No i Yoshi nie widziałeś. Nie, stary. No nie, bo to... No, ja nie wychodziłem z dołu praktycznie, stary. W sensie, to było po prawej stronie, a ja przychodziłem z lewej. No nie wiem, dobra, jak chcecie, możemy skipnąć, no stary, jest jedyna osoba, która będzie mnie skanować. Możecie mnie skanować. Nie widziałem, jak zabijał, a masz więc... misję na skaner? Masz misję na skanowanie?
Nie wiem. Nie, ale mogę taska zrobić, cokolwiek. Ja skipuję. Mogę zrobić taska obok was, cokolwiek. Nie, to jest metagaming, nie róbmy tego. Okay, nie, nie, tak, tak. Dobra, okej, okay, no. to nie. No i koks. Trzeba jakieś alibi zrobić. Wiem, co trzeba zrobić. Pa, 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 pa. Nie możemy sobie przejść tutaj. Dobra, jest coś, to idziemy prosto. Poszliśmy sobie w prawą stronę. Już jest. Nie możemy tutaj go walnąć. Nie możemy go walnąć, za dużo osób jest. Sprawdźmy kamery. Dobra, wow. Słuchajcie. Byłem na kamerach, podchodzę i alien zabija akurat Young Vickiego. Okej. Okay. Dobra, to teraz tak. Diabeł. Znaczy nie wiem, mam nadzieję, że będę wystarczająco przekonujący, aby się nie dać wrobić, albo aby diabeł was nie wrobił. To ja byłem na kamerach, a diabeł wszedł i widziałem, że wchodził do mnie, więc się cofnąłem z kamer i w tym momencie śpachnął Mikiego. No tak, oczywiście. No kozak. Kozak no w sensie, no to dobra, no mamy... posłuchajcie po głosie, ja powiedzcie. Nifty. Ej, byliśmy znaczy, wszyscy no, w elektryku. Dobra, IMOTO jest 50-50, no jeżeli... Chłopaki, jeżeli, ja powiem tak. Inaczej, posłuchajcie po głosie, kto faktycznie kłamie, a kto mówi prawdę. Dobra, to się da wyczuć od razu. Ja bym tak, no właśnie, alien. Widzicie, kto się śmieje nerwowo. Panowie, ja powiem tak. Alien ze mną biegał na początku. Miał szansę, żeby mnie zabić, ale wiem z poprzednich rund, że Alien jest bardzo wolnym imposterem i jestem najbardziej w stanie ze wszystkich tutaj zgromadzonych uwierzyć, że biegał za mną i no rzeczywiście sensie, mój błąd nie no patrzył na taskmeter. Dla mnie to jest prosty vote, jeżeli a, tak się nie tak stanie. Głosowałbyś. Jeżeli tak się nie stanie, to po prostu nie było out i tyle. No dobra, ale czekajcie. Dobra, spoko, to po nie, co macie no, marnować crewmate'a? No bo na to, na, ale... jest pewny, że cię widział. Ja mu ufam. Dude, jest pewny, ale to ja byłem tam pierwszy. No walnął na moich oczach, czeka, był na zaraz kamerach, normalnie, za ale kopa cię ja zajebie, ja diabeł byłem... normalnie. Za to kłamstwo. Przysięgam. Chłopaki, mogę zrobić dla was wszystko, co chcecie w tej rundzie. Udowodnić wam w jakikolwiek sposób chcecie, że to był on. Ja byłem pierwszy na kamerach z Mikim. Pokażę, dobra, inaczej. Zdjęcie pewnie inaczej. Wam dam. Stary, chłopaki, stary, jak zrobisz fikołka, to ci uwierzę. No postaram się, nie wiem, mi czy się wydaje, uda, ale że diabeł nie jest. Diabeł jest dosyć łatwy do chwycenia. Jak dobrodziej, czy ty nie słyszysz, że on kłamie? Znamy no właśnie się... słyszę, że nie kłamie. Wow, diabeł, kurde, szacunek, a piłem naprawdę, z nim stary. Więc wiem, kiedy szacunek. Diabeł, kocham cię, zajebiście grasz w tą grę. Jeśli jesteś w stanie tak przekonać ludzi, wow. No to nie chapoba. Wiem, bo ja mam taką... Dobra, znaczy, mam taką jak chcecie głosować że... na mnie, jak... nie ma sprawy, ja nie jak mam problemu. Chcemy, no nie wiem, możemy no zrobić możecie mnie wywalić potem, nie ma problemu. Możemy ewentualnie zrobić wywalić. Tak, żeby po prostu... Oczywiście, że cię wywalą. Chodźcie ze mną na meda, bo wydaje mi się, że mam... Jak coś, to możemy to opuścić teoretycznie i sprawdzić po prostu aliena i diabeła. Bardzo czy proszę. Tak, no ja się mogę sprawdzić. Ja impreza na medbayu, ja skipuję. Na czymkolwiek chcecie mogę się sprawdzić. Znaczy ja już wygrałem na aliena, bo tak z rozpędu, ale... ja tak samo. Aha, czyli aliena już wywalamy, tak? No, skip. Teraz jedna na drugi raz, jeśli mnie wywalicie, na drugi impreza raz na medbayu, posłuchajcie uda, po głosie, kto kłamie. Ojojoj. Zapamiętajcie moje dobra, słowa. No to cię teraz nawet wejemy pokazuję. Nie kłamałeś. Aha. Wow. Aha. Okej. Okay. No, dobra. No to fajnie było widziane. O. Nie zdążę. Nie zdążę. To
Okej, okay, czyli diabeł. No to dobra, wszystko to jest jasne. Dobra, chyba, diabeł, czemu masz taki dziwny movement? Tak, jest, to chodzi tak, jak wygląda z nami. Wiecie, że jestem mordercą już, no come on. Ale za długi cooldown jest na killa i nie mogę was dziabnąć, no. Diabła. No i tak już jest pewne przecież, że to psycha sitting, psycha sitting. Nie, no siedziałem sama i próbowałem was jakoś, kurde, ale... Znaczy, powiem ci, diabeł, że to nie było taktyczne, bo... Nie, no ja, bo... ja spieprzyłem na kamerach i spanikowałem i łyknęliście to po prostu. Nie. Przepraszam, alien. Za głosy diabeł. A, sorry. No, skip. Tak, skipek, no nikt nie jest winny, lajtował chłopaki. Ale poszedł taki bejcior idealny, ja pierdykam. Tak ładnie ich porobiłem, fuck me. Dla jakby nie był taki długi cooldown, to by było dużo lepiej, nie? Strasznie długi cooldown był. Dobra. 15 sekund mi brakło do tego, jest 45 sekund chyba na kill out. Ustawione, więc jestem w dupie totalnie już. Jakby była 30, to bym jeszcze zdążył walnąć jednego i na tym mi zależało, żeby walnąć jednego typa jeszcze, zanim się skończy, żeby Bloody miał łatwiejszą robotę. No ale no niestety... No nie pykło. Ale zajebiście ich wcisnąłem, więc... Jestem zadowolony tak czy siak z tej rundy. Ale w tym momencie, no pewnie rage'uje troszeczkę, Dobra, poczekam sobie, będę Bladiom starał się pomagać, jak tylko mogę na sabotażu, nie? Nie no, nie będę z nim pisał, mam inne rzeczy do roboty, ja muszę pomóc mojego koledze. Kurde, nie mogę nic zamknąć? Czemu? What the hell? What the fuck? Czy już się sabotaże jakby skończyły? Chyba tak, zacząłem panikować i chyba za dużo... A nie, bo jest sabotaż zrobiony ze światłem. Okej. Vlad zrobi sabotaż po prostu w samym momencie. Dobra, jestem pewien jednej rzeczy. Zachar jest czysty, Jawor jest czysty, Bladi albo Dobrodziej, jeden z tych... Nie, jedna, przepraszam bardzo. Bladi wezwał. Ja wezwałem, cofnąłem się, wy wszyscy pobiegliście tam właśnie, żeby włączyć prąd. Ja się po chwili cofnąłem i było ciało, przy niedaleko kamer. Ja specjalnie czekałem, aż będę w jakiejś większej grupie, bo bałem się, że ktoś mnie zaciuka, jak się oddalę. Ja nie zabiłem tego ciała, podbiegłem tam. Dobra, i było ciało. Czy ktoś ma... Dobrodziej, czy masz coś na swoją obronę? Ktoś się badał? Ktoś może kto potwierdzić? Jawor Yoshi się badał. Ja się nie badałem, bo nie taska, no po czym pobiegłem do reaktora, żeby zrobić się zadanie. Ja jestem pewien, że ja z Zachą jesteśmy czyści na 100%. Ja jednego testu, który się badał. No właśnie, czemu wy jesteście czyści? Staliśmy w trójkę. Drugie, Zaha dwa razy już w tej grze poszedł ze mną wykonywać zadanie sabotażowe. Ale czy widziałeś, że robił ten zadanie? W sensie, czy jakiś task robił? Widziałem, tak, że jako jedyny w momencie, kiedy biegł obok nas diabeł. Jak robiłem task a nawet. Czy ktoś widział, że Bloody robił jakiś task? Nie, Imo to jest Bloody. Ja bym to Imo to jest Bloody. Znaczy, ja się poszedłem na dół, cofnąłem się i znalazłem ciało. To nie jest ciało. Znaczy tak, ja mam podejrzenia co do Dobrodzieja pewne, ale jeśli uważacie, że to jest pewniejsze ku Bladiemu, no w sensie, to można... W sensie, jest nas trójka, jesteśmy od tego chcecie, pewni. Mogę jeżeli teraz, to nie będzie Bladi, to jest to Dobrodziej na 300%. No to Dobrodziej. Bladi najpierw, potem Dobrodziej, jeżeli to nie będzie Bladi, no. No, ale imo to jest Bladi. Ja skipuję. Ale cisza. No niestety. Hello! Ładnie, panowie. To już jest coraz ciężko, bo się uczycie, kurde, na błędach. Za dużo misji jest, wiesz? To jest też dużo, prawda, no? Jest ten, jest ten. Ale Bloody jak wyczaił. Jak chcę mieć 4 misji, to musi być cooldown zmniejszony na kilka, nie? Bo tak to nie ma jak się bronić już. Ale co, Bloody, przez to, że jest dużo Bloody, misji, to jest łatwiej? Wiesz, Bloody, wiesz, czemu mi śmierdziałeś na początku tej rundy? Bo byłeś strasznie cicho rundę. Teraz słuchają. Teraz znowu jak rozmawiałem? Nie, wcześniej jeszcze.